Siemanko w czwartek. Zacznę od gorzkich żali, bo ewidentnie się nie staracie i jest ogromnie mało pytań do Micha, a te, które są, wydają mi się być poniżej możliwości tak kreatywnych osób, jakimi jesteście. Także wrzucam jeszcze raz Instagram, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, i tam jest główne okienko, ale pytania możecie zadawać także pod tym filmem. Pytania do Michała z obecnej edycji programu. Jedynego takiego filozofa podrywacza w programie. Nikt nie mógł pochwalić się tak oryginalnymi tekstami o miłości jak Michu. A teraz ciekawostka, którą totalnie nie wiem gdzie wrzucić, więc dam wam ją tutaj tak zupełnie bez kontekstu, bo wiem, że część z was szukała Justyny i Rosolnika na Instagramie i nie mogliście ich znaleźć. Może nawet bardziej Justyny, bo Rosolnik nie wygląda na gościa, który przesiadywałby na Instagramie. I oto w końcu jest. Wychodzi na to, że Justyna założyła konto dla nich obojga i nawet nazwała je Justyna i Tomasz. Stąd mniemam, że to konto ich obojga i dodaje tam ich wspólne zdjęcia. Także jeśli ktoś z was ich szukał, to służę uprzejmie. Pewnie jakby co to stamtąd dowiemy się kiedy, o ile w ogóle nastąpi oczekiwana przez wszystkich przeprowadzka Dziołchy ze Śląska do Mogilna. Ewentualnie może to Rosolnik zaskoczy wszystkich, Justyna załatwi mu robotę woźnego w przedszkolu, w którym jest kucharką, i przeprowadzi się do niej do Chorzowa, a byłej żonie oczy z orbit wyjdą. 41 lat to już stare drzewo, którego się nie przesadza. Czy może nigdy nie jest za późno, żeby zaczynać od nowa? Dzisiaj nie będziemy poruszać tematu Matiego, ponieważ afera ze screamami zdecydowanie was znużyła, a niektóre teorie spiskowe mocno poszły do przodu. I tak oto niektórzy z was już sugerują, że Mati założył dziewczynom podsłuch, a o ile wiedzieliśmy, że chłopak być może jest hakierem wszechczasów, o tyle, nie podejrzewaliśmy go o być aż takim Pegasusem. Bardziej Pegasem, skrzydlatym koniem latającym nad polami. O bycie hakerem podejrzewana za to przez kilka tygodni była Zuzia, kandydatka Matiego, która miała mu coś powiedzieć przed wyjazdem z gospodarstwa, a finalnie mu tego nie powiedziała. A później pojawiły się screamy, także dziewczyny jako pierwsze podejrzewały Zuzę, bo skoro Karolina pisała tylko z Zuzą, a Mati się o tym dowiedział, to właśnie ona musiała być tym koniem trojańskim. Niestety na finale okazało się, że Zuza nie poczuwa się do winy i wręcz byłaby w stanie udowodnić, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Co ciekawe, Zuza przez pół programu była nazywana jedną z księżniczek Disneya, obok Martyny, i obie były uważane za najładniejsze kandydatki Matiego. Jednak przy aferze screamowej jej PR trochę ucierpiał, być może dlatego kiedy po finale, Konrad, czyli wicemister wszechczasów, wysoki kawaler o jasnych oczach z Lubelszczyzny, uważany nawet za najprzystojniejszego uczestnika w historii całego programu, wrzucił po finale jakąś wrzutkę, że on i Zuza są parą. Totalnie nikt z was nie chciał w to wierzyć. A kiedy wam o tym wspomniałam, część z was pytała, czy może chodzi o tę Zuzę od TikTokera, pokerface Zuzę, która miała oszukać wszystkich, a w finale sama produkcja zrobiła ją w bambuko. No ale ta Zuza akurat chyba pozostaje czarnym charakterem tej edycji, więc to nie ona. Większość z was pisała, że oni nie mogą być razem, bo Konrad w finale mówił, że jest sam, a poza tym pisze do niego dużo kobiet i to w większości starszych od niego. Stąd też zasugerowaliście się faktem, że jak z kimś będzie, to pewnie będzie to jakaś starsza dziewczyna, najlepiej znana, może jakaś celebrytka. Żeby żadna z pieszących do kondzia dziewczyn nie czuła się poszkodowana, że to właśnie jej nie wybrał i mogła w spokoju uznać wyższość jego wyboru. A tutaj Zuzanna, co nie chciała eskalować dotyku. Pojawiły się nawet teorie, że być może to jest jeden z tych fejkowych związków uczestników, które powstają po programie po to, żeby podbić im trochę fame na Insta, bo każda z nich ma mały fame, a razem generują dużo większe. Tylko że tutaj to by się totalnie chyba nie opłacało Konradowi, który, jak wspomniałam, uważany jest przez wiele uczestniczek, szczególnie tych zamężnych, po 30 za najprzystojniejszego uczestnika wszystkich edycji. Wiadomo, że nie miał szans zostać misterem wszechczasów, bo Marek to nawet nie jest uczestnik, tylko legenda. Poza tym to nie chłopak,
ani nawet mężczyzna, tylko zjawisko, więc totalnie nikt nie może się z nim równać. I to nie jest moje zdanie, tylko wasze, bo to wy chcecie, żeby to właśnie on na końcu filmu powiedział wam bye-bye i przekazał znak pokoju. Ale gdyby nie Marek, to Konrad na pewno by tym misterem został i wiele osób nadal nie rozumie, czy Klaudia ma jakąś ukrytą wadę wzroku i po prostu dobrze się nie przyjrzała, bo to wręcz niemożliwe, żeby bardziej podobał jej się Walentyn od Konrada. I uwaga, specjalnie dla was, syntezator ekskluzyw. Zapytałam Kondzia, o co z tym związkiem chodzi, a zauważyliście w programie, że chłopak zbyt wylewny to nie jest? Więc i mi powiedział coś w stylu, że oni chcieliby to zachować ogólnie dla siebie, ale jak go trochę pociągnęłam za język, a łatwo nie było, bo to wysoki kawaler i nieźle trzeba się przy tym naskakać, to wyznał mi, że kiedy mówił na finale, że jest sam, to tak faktycznie było, ale właśnie tam, na finale po raz pierwszy zobaczył Zuzię od Matiego i od razu między nimi zaiskrzyło. I tutaj Zuzi to się totalnie nie dziwimy, bo to taki upgrade Matiego, też blondyn, ale włosy jakby gęstsze, dwa razy wyższy i oczy jakby bardziej porażające. Do tego oczy jeszcze nie zepsute od hakowania. No ale Kondziu to raczej nie ma typu, bo tak Klaudię obok Zuzy postawić to totalnie dwie różne dziewczyny. Chociaż z tego co mówi to nie o typ chodziło, tylko o słynne to coś, chemię, feromony czy co tam innego. Aczkolwiek przy ogłoszeniu związku nie dodali wspólnego zdjęcia, więc można przypuszczać, że związek jest głównie na odległość. A tą mają sporą, bo sprawdziłam i dzieli ich z 300 km. Więc no raczej nie widują się codziennie. No i oboje są bardzo młodzi, a wiadomo jak to z tymi parami uczestników jest. Chyba tylko jedna dotychczas przetrwała, ale przyznacie, że ładna z nich para, jedna z księżniczek Disneya i wicemister wszechczasów. Chociaż z komentarzy wnioskuję, że jakbyście drugi raz wybierali teraz miejsce, to chyba wygrałaby Marta od Micha, która dostaje codziennie obszerną laurkę pochlebnych komentarzy. No i nie ukrywam, że zasłużoną, bo naprawdę pokazała klasę. Aczkolwiek nie wiem czy Marta czyta te wasze komentarze, wydaje mi się, że to jest zajęta dziewczyna i nie ma czasu na jakieś tam YouTube. W każdym razie dajcie znać co sądzicie o nowej programowej parze, czyli Zuzi i Kondziu. I nie zapomnijcie o pytaniach do Micha, na które czekam zarówno na Instagramie jak i pod filmem. I to by było na tyle, znak pokoju i bye bye.